dzieciństwa pamiętam taką sytuację i o dziwo, nie wiem dlaczego ją pamiętam, ale pamiętam. Miałam może 12, 11 lat. Ojciec był bardzo gruntownie wykształcony lekarz. Przyszedł do swojej mamy, czyli mojej babci, i spytał, dlaczego nie przychodzi do salonu, kiedy przychodzą do nas dwaj przyjaciele serdeczni, Marian i Andrzej. A babcia na to poznanianka powiedziała, a dyć tam, to są jakieś dziwolągi. To była para gejów, ja o tym nie wiedziałam. To byli przyjaciele rodziny serdeczni. A tatuś wtedy, i to właśnie pamiętam, powiedział do babci, mamo, oni nie mają innego wyjścia. Tak, proszę Państwa, co mają zrobić dwaj mężczyźni lub dwie kobiety, które czują do siebie miłość? Ponieważ takie są uwarunkowania natury. Proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy wierzą, powiem tylko, że to są dzieci Boga też. Je stworzył Bóg. Takie, z tą naturą. Co mają zrobić z tą miłością? Nie mają innego wyjścia. Chcą się kochać. Więc ja bardzo proszę. Pozwólmy.